pomoc młodzieży w wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej. To tylko niektóre zadania Młodzieżowego Centrum Kariery, mieszczącego się przy ulicy Lubelskiej 94 w starej dzielnicy Kraśnika. O szczegóły postanowiliśmy zapytać panią Agatę Stańczyk, pełniącą funkcję doradcy zawodowego. Młodzieżowe Centrum Kariery to miejsce znane szczególnie młodym mieszkańcom Kraśnika, stojącym na progu budowania własnej przyszłości. Jej oferta skierowana jest do wszystkich, którym nie jest obojętny wybór dalszej drogi kształcenia, przyszłego zawodu, czy choćby pomysłu na siebie samego. Zarówno do młodzieży uczącej się, jak również dla osób bezrobotnych poszukujących pracy. No i dla młodzieży uczącej się są prowadzone i porady indywidualne z zakresu wyboru kariery zawodowej, jak również pomagamy takim uczniom przy wyborze szkoły. Czy to jest szkoła średnia, czy to jest jakaś szkoła wyższa. Uczniowie też się zgłaszają z takim problemem, że nie wiedzą, jaki przedmiot wybrać na maturze, który później pozwoliłby na kontynuowanie lub dostanie się na jakąś konkretną uczelnię, na jakiś konkretny kierunek. Placówka prowadzi działalność od września 2007 roku, między innymi dzięki środkom uruchomionym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tą strategią objęte zostały inne miasta na terenie całego województwa, dzięki czemu w ostatnich latach doszło do rozbudowy swoistej sieci MCK. Porada indywidualna polega na rozmowie, na prowadzeniu wywiadów, ewentualnie posiłkuje się różnymi testami, takimi z zakresu właśnie doradztwa zawodowego i na tej podstawie pomagam młodzieży wybrać jakby dalszy kierunek kształcenia. Ewentualnie są też tworzone indywidualne plany działania, czyli tak jakby ścieżka, którą należy iść, żeby, nie wiem, żeby osiągnąć albo jakiś konkretny zawód, albo skończyć jakąś konkretną szkołę. Prowadzimy też warsztaty dla młodzieży, z zakresu, nie wiem, na przykład podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, bądź też wyboru jakby kontynuowania kariery zawodowej. I też, i zarówno to są warsztaty dla młodzieży klas gimnazjalnych, jak również licealnych. Doradztwo i wsparcie osób prowadzących spotkania daje młodzieży narzędzia niezbędne do kreowania siebie oraz rozeznanie w wymaganiach współczesnych rynków pracy. Tak naprawdę się zapisać na nie może się każdy, dzwoniąc, ponieważ przeważnie jest ustalona liczba osób. Często są też tam wpisywane warsztaty już takie z góry ustalone, czyli jeżeli na przykład jakaś instytucja lub szkoła prosi o przeprowadzenie takich warsztatów dla niej, w związku z tym no, to są jakby grupy zamknięte w określonym wieku.